Cześć, cześć, widzowie, to ja, Miss Ania. Dzisiaj, widzowie, moi drodzy, otworzymy sobie dzisiaj książeczkę z klocuszkami Lego Ninjago, buduj i naklejaj smoki, tak nazywa się. Jest ponad 270 naklejek, no i 3 w jednym modele. No, z klocuszków będziemy mogli 3 aż modele zbudować. No i mówię, widzowie, trzeba pora na nią, bo widzowie, ona leży u mnie już długo, widzowie. Premiera tej książeczki była, widzowie, 28.06.2020 roku. Premiera była tej książeczki. Możecie ją zakupić, widzowie, w Empiku, bo nadal widziałam. No i widzowie, możecie zakupić na stronie. Teraz na stronie stanie. Ja, widzowie, za nią taniej, no jak teraz jest bardzo tanie, bo ona kosztuje teraz 43 zł 77 zł. To cena nawet spoko. Zobaczymy, czy to jest warte swoje. Ja zapłaciłam trochę dożej, bo zaraz wam pokażę ile, bo ja mam nawet tutaj, widzowie, ten. Właściwie przeczytam wam z tyłu, bo tutaj, widzowie, jest. Zbuduj z klocków Lego własnego smoka prosto z krainy Ninjago przy użyciu załączonych instrukcji. Wybierz smoka żywioła, smoczego mecha albo smoka zła. Godnego przeciwnika dla ninja. Wykorzystaj wyobraźnię, specjalne naklejki dołączone do zestawu, by zmodyfikować i ulepszać swoją bestię. Trenuj jak ninja i rozwój zadania pełne tajemnic oraz niesamowitych zagadek. Chcesz więcej? Przebuduj swoje smoki. Wykorzystaj ponad 10 pomysłów na przeróbki modeli. Uwolnij wyobraźnię. No i widzowie, no ja nie wiem co nakleję, bo ja trochę już to patrzyłam jak to wygląda. No i tych naklejek naprawdę jest, widzowie, sporo. Może żebyście się nie zdecydowali. I też są, widzowie, zadania. Tu mamy oczywiście, tutaj, widzowie, widać klocuszki. Ja tego pudełka nie da się zepsuć. To jakoś tu będziemy musieli ostrzenić oczywiście ten. No i ja, widzowie, dawno temu ja to, widzowie, kupiłam i, widzowie, dostałam podfikotowanie dawno temu z Empika, widzowie. I kiedy ja odebrałam, już mówię wam, 27.07, no to po premierze, widzowie, to miałam na Empiku. No i, widzowie, no dawno temu i pora na to otworzyć. Ceny nie, widzowie, nie ma, bo to dostałam podziękowanie, bo to od razu zaciłam, no i dostałam podziękowanie. To już, widzowie, już trzeba wyrzucić, bo to już jest mniej ważne. No i pierwszy raz, widzowie, wam mówię, że to przyszło w całym. Nie musiałam nic wymienić, widzowie. Dostajemy jeszcze tutaj taką papierek czy coś. Ja nie wiem, czy sobie nie zostawię, bo może do czegoś mi się przyda. Bym wrzuciła, ale można na przykład coś rysować, na przykład tutaj ten. To zobaczę, widzowie, może mi się coś tam, widzowie, ten. No i tu jest, widzowie, no taka krótsza książka niż zwykle, więcej jest bardziej całą książkę ten. Oczywiście, widzowie, okładka jest, widzowie, twarda, no to sądzę, tak się, widzowie, nie zepsuje. Książkę, widzowie, może najpierw zobaczymy, a zaraz otworzymy książeczki. No to mamy znowu ten sam tytuł, jak na tym. No i mamy zbuduj. Na kleja zaczynamy przygodę. I mamy tutaj chyba 3 smoki, które możemy kupować. Buduj, skonstruuj smoki prosto z krainy Ninjago. Dekoruj je fantastycznymi naklejkami. Projektuj i użyj wyobraźni, narysuj własne niezwykłe gatunki smoków. Przygotuj się, poznaj wiele tajemnic smoków i rozwiąż niesamowite zadania. Do dzieła. Przewróć stronę i rysuj swoją przygodę ze smokami. No i tutaj jest pokazane o tych naklejkach. Widzowie, jak korzystać z tej książki? Zanim zaczniesz swoją przygodę, przeczytaj wskazówki poniżej. Pierwsze, wybierz smoka, którego chcesz zbudować na wzór naklejek, który ci się bardziej podoba. No i dwa, użyj oznaczeń na naklejkach. To drugi, żeby znaleźć ten pasujący do swojego matu. Następnie wybierz styl, którego cię zachwycił. Aha, bo to zależy. Trzecie. Dekoruj smoka niesamowitymi naklejkami i rozwiąż zadania. Aha, bo niektóre są do zadań, widać. Pamiętaj, że naklejki nie powinny wystawać poza krawędzie klocku. Nie pokrywaj też klocku więcej niż jedną naklejką. No zrozumiane, ja wiem jak się to nakleje, więc jest profesjonalnie. Dobrze, źle, no i macie pokazane, że można krzywo. No oczywiście wiemy, no jak się zepsują, no to widzowie ten. To się po prostu zmieni. Zobaczymy jaki, bo jak będzie trudny wybór, to ja wam powiem po filmie może jak ten. Użyj pomysłów pokazanych w książce albo dobierz naklejki, które podłożą swoją wyobraźnię. No i tu mamy. Wybierz swojego smoka.
Znać bestię, która ci nam będzie opowiadać. Twórz książkę na właściwej stronie. Smok żywiołów możemy zbudować. To pierwszy widać. I chcesz smoka z mocą żywiołu leć na stronę 6. Smoczy mech. Jeśli marzysz o budowanie sobie smoczych mechów, skocz na stronę 20. I ostatni smok zła. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak wygląda najgorszy smoku, idź na stronę 34. No i tylko te trzy modele, które mi się podobają. Wszystkie mają swój urok. Na przykład ten to przypomina, bym chciała trochę z mecha Lloyda, po prostu z movie. Ten smok żywiołów jest fajny. No i wszystkie, no fajne, ciekawe jestem. No, ja nie będę na razie widzowie naklejała tych naklejek, po prostu zbuduję wam te trzy modele i później na końcu, jak coś tam, to po filmie się zdecyduję, jakie naklejki widzowie. Może zrobię shorta, żeby wam pokazać, jakie naklejki wybrałam z tej książeczki. No i tutaj pokazuję, jak widzowie zbudować smoka żywiołów. To mi się wydaje, że on chyba ma najwięcej elementów, się użyje do niego. Mamy krok po kroku. Wybierz swój żywioł. Ogień, ziemia, lód czy błyskawice. Którą moc żywiołów będzie posiadał smok? Wybierz jedną z odpowiedniej u dekory smoka naklejkami. Ogień, tak będzie wyglądał. Ognisty smok z pewnością rozgrzeje atmosferę. Ziemia. Smok w ziemistych kolorach jest mistrzem kamuflażu. Potrafi wtopić się w tło. Lód. To smok, który zachowuje się zimną krew nawet w niebezpiecznych sytuacjach. Błyskawice. Ten smok na każdy rok biorący wrażenie. No i mamy tu kula z Iwą, który mówi: mistrzowie żywioł mogą przywołać smoka, gdy pokonają swój strach. Mój smok pojawia się, gdy przestał się bać duchów, pająków i ślimaków. Aha, no i w sumie tak mówi jak w sezonie 4, że trzeba pokonać strach, żeby mieć smoka. I co tu mamy? Smok jest zawsze podobny do osoby, która go przywoła. Wykazuje wskaźnik mistrzów żywioł i dekor ich smoki lub naklejkami. No i mam coś zadanie już pierwsze z naklejkami. To sobie oczywiście wykonam. I mamy tutaj tych. Możecie napisać, jak się wszyscy oczywiście nazywają. Właśnie w komentarzach. Czy jak pamiętacie. Smok w kolorze trawy oddaje mój styl. Ha, ten smok pasuje do pasa moich kimonie. Dobra, mogę powiedzieć, że ten jest aż. Albo ten jest aż. Widzowie, nie wiem, ten. Mój smok łatwo się schowa w głębach szarego dymu. I Karlof, mogę wam powiedzieć. Mojego smoka rozpoznasz po metalowej zbroi. No i trzeba tutaj w wskazówkach oczywiście pomóc naszym żywiołowcom, żeby ten. No i tu kolejne, widzowie, zadanka. I tutaj, a teraz sprawdź, czy twój smok potrafi zrobić te wszystkie sztuczki. Po odpowiednim treningu smoki żywiołów mogą się z mistrzami powietrznych akrobować. Wszystko tylko smoka przyniesie, jak zmienia pozycję podczas lotu, a potem przyklei brakujące pozy w pustych polach. Wow, jeden z smoków żywiołów może chodzić po ścianach. Naklej w oknie jego odbicie. A. No to będziemy mieli takie fajne, bo nie trzeba będzie widzowie w tym... Widzowie nic, widzowie pisać, widzowie żadnych książkach, tylko widzowie będzie mogli tutaj po prostu zadania z naklejkami. W sumie powiedziała, że bardzo lubię takie zadania z naklejkami, bo nie trzeba widzowie długopisu, nic, widzowie jakby ten. Sprawa. Smok żywioł polują na groźną zęboryby. Aby zwiększyć ich moc, dokończ ich zbroi za pomocą naklejek. Dzięki temu schwytają tę zmontowaną bestię najszybciej jak się da. Dużo widzowie też tu informacji dają. Super smok. Już nieraz się przekonaliśmy, że smoki żywioły to potężne istoty. Twój może stać się jeszcze nam podejście, jeśli przedłużysz go według poniżej wskazówek. Głowy smok może wywładać kilkoma mocami żywiołów naraz. W końcu co nie głowy, to nie jedna. To można chyba... tej łapki zrobić ten. Smok ziejący potężną energię żywioł z pewnością zrobi niesamowite wrażenie. Smok, który ujawnia cały arsenał tylko wtedy, gdy wróg poleci
Podleci blisko i z prawdziwym postrachem przez tworzy. Wybrój wszystkie sugestie. Udekoruj smoka żywioł wybranymi nakrami i stwórz mnóstwo własnych pomysłów. Że na przykład widzowie, no możemy sami coś dekorować, na przykład jakiś taki, wiecie. Ja nie wiem, jakim widzowie naprawdę tych naklejek widzowie użyję, bo jest ich sporo. No i kolejny model, to jest drugi, to jest zbuduj smoczego mecha. Też wygląda i krok po kroku tu widzowie jest opisane, jak go widzowie stworzyć. No to też wszystkie modele widzowie zbudujemy, nie także jeden tylko. No i zobaczymy, co tu Cole mówi, zaczytamy. Zbudowałem mecha z zaprojektowanym przez Jaya. Na odległość wyglądał jak prawdziwy smok. Kilku złoczyńców dało się nabrać. Aha, bardzo zabawne. Obwody, tryby czy gadżety. Mechanizmy twojego smoczego mecha mogą być słonięte, szczęśliwe, zachłonięte lub całkiem odkryte pod błyszczącą metalową poszyciem. Wszystko należy od tego, jakiego smoka wybierzesz. Robot Retno. Smok, który wygląda jak maszyna skonstruowana 100 lat temu. To świetny pomysł, gdy chcesz ukryć jego super nowoczesne wnętrze. Klasyk. Mnóstwo metalu migających świateł to prawdziwy klasyczny styl. Jaki smoczy mech wszystkich się spodobało? Cybersmok. Oto urta nowoczesna bestia, która wygląda jakby wykoczyła z gry wideo. Wybierz ją, jeśli chcesz mieć smoka zmienioną różnych funkcji. Jak w zegarku. Smok, który wygląda jak wnętrze mechanicznego zegarka. To dobry wybór. Bestia tak precyzyjnym mechanizmem poradzi sobie z podróżami w czasie. Oto mamy jakby pomysły, jakie na przykład oni proponują, ale samemu możecie, widzę, jakby widzicie ten układać. I mamy tutaj Jaya. Ale najpierw przeczytamy górę. Wiemy, jak smoczy mech wygląda z zewnątrz, więc teraz zajrzymy do środka. Wyobraź sobie, jak wygląda, czyli narysuj je. Mój kolejny smoczy mech będzie miał zbudowaną maszynę przejmującą pierogi. I tu trzeba chyba porysować, no to myślałam, że tu będzie nie same naklejki, ale coś widzowie, rysowanie trochę coś będzie. Smocze mechy można wypozać różne bronie. Wybierz broń dla każdego modelu i zbroję za pomocą naklejek. No i tu chyba będą jakieś zadanka, żeby pomóc im. No i kolejne zadania. A jeśli smoczy mech ma funkcję widzenia w ciemności, użyj naklejek, by uzupełnić przeszkody, które smok wykrył dzięki tej inspiracji go przez labirynt. Ulepsz swojego smoczego mecha grając w bitwę smoków. Przeczytaj instrukcję i rozwiąż zabawę. Zasady gry. Jakaś gra. Fajnie, widzowie. Gra jeszcze. Użyj klucza i dodaj punkty na pół smoków. Po kolejne słupki pod obrazkami wskaż, ile punktów otrzymał każdy zestaw. Umieść naklejkę mecha obok zestawu, który najwięcej punktów. Aha, to bardzo ciekawe zadanie, taka jakby gra. Pora dodać smoczym mechom nowe wypożycie, takie jak super kamusza. Pokolej model tak, żeby jak najlepiej znały się otoczeniem. No i trzeba tutaj pomóc, tak? Trochę rysowania, trochę naklejek. No trochę ten. No i smocze mechy ultra. Też tu dali. Smocze mechy można ulepszyć w nieskończoność. Przekonaj się o tym, zbierać pomysły przedstawione poniżej albo wymyśl własne super modele. Skomplikowana zbroja chroni delikatne mechanizmy smoczego mecha przed każdym możliwym atakiem. Ogromnym obcężony ogon może zdekoncentrować przeciwnika, albo służyć jako tarcza lub skrywać tajną broń. Skrzydła pozwalają smoczym mechom przybywać po udziale, a metalowe łuski na szyi i ogonie chronią przed uszkodzeniami. I tutaj jeszcze wybrałem wszystkie sugestie, jak zwykle wcześniej. Udekoruj smocze mechy klami i tuż mnóstwo własnych pomysłów. No i mamy tutaj ostatni model realizowany. Poznaj smoki zła. Siła, całość, prędkość, zwinność, odwaga. No i co tu mamy? Zayn mówi, nasz ukochany. Gdy zawładnęła mną potężna moc woju z Exospeedu, przywołałam groźnego smoka lodu. Obiecuję, że to ty nie powtórzy. No to ja pamiętam, że wtedy stworzył tego smoka lodowego w 11 sezonie. Gruby palce służy jako tarcza, chroniąc smoka przed mocami przeciwników.
Lepiej trzymać się z daleka od długiego ogona pokrytego strzemiąskami. Może zostać użyty jako broń. Tak na razie to taka ciekawa książka, bo poznajemy te wszystkie smoki i trochę jakichś ciekawostek. No i oczywiście tutaj jak zbudować naszego tego smoka, po prostu tego zła. No i mamy znowu dalej. Będziemy czytać, bo to nie jest taka trochę długa, ale ten. Zapach zła. Twój smok wygląda jakby miał grać w... Wybierz najbardziej przerażający zestaw nakleń spośród tych straszliwych stylów i twórz smoka zombie. Nieprzyjazny duch. Blado-zielone skrzydła i oczy święcone w ciemności strażą każdego, kto boi się duchów. Bestia z wulkanu. Widok smoka pełen lawą wulkanicznym pyłem wywoła strach nawet u najtwardszego przeciwnika. Najeżdża z podziemi. Na pierwszy rzut oka wygląda nieco kość z tego, ale ma na siłę nieco siły nie z tej ziemi. Pluskowy potwór? Ja nie mogę. Zabawny ten pluskowy. Smok powstał ze spątego makaronu. Widzę tej bestii z nie nawet największego miłośnika klusek. I Kaj, co to nam mówi? Prawdziwe smoki ziemokie, smoki duchy plują jakąś dziwą zieloną mazią. Fuj! No to chyba miałeś do czynienia z takim Kain smokiem. No i tu smok z klusek może być użyty nitek mogę jako obcisły macek. Użyj zupełnie te kluskowe wypust. Następnie rozpocznij makaron i dowiedz się, co schwytał smok. No i trzeba rozwiązać. Tyle złych smoków, że ninja nie dadzą rady z nim znudzić. Dokończ kolejną strasznią bestię i zapłacą naklejki, a potem znajdź 7 różnic między tymi dwoma smokami. Ojeju, matko, to roboty to tutaj będzie. O nie, ten smok wrzuca ostrzami do celu. Robi się tym coraz lepszy. Nagle brak zebrani wewnątrz tarcz. Każdą było wbity 5 różnych sztuk oręża. Pora opakować smokom jak tworzyć budzącą grozę formę. Niż wewnątrz ramki naklejki ze smokami, tak żeby ciarki przeszły każdego, kto je zobaczy. Zanim naklej smoki, może znasz kimś, że farmacja i wybrać tę najstraszniejszą. Też pomysł. No i tu kolejne. Stwórz stado mrocznych smoków za pomocą kredek. Wybierz śniego smoka. Znając każdemu od jednego do trzech naklejek. Tu coś trzeba narysować, widać. Twój najstraszniejszy smok będzie potrzebował godnego przyjaciela. Pring, a dlatego bestii. Może to być dowolna postać. Wypowiedz się tak, żeby zdoła pokonać smoka wzbudzającego niższy strach. Niech dobro zwycięży. No to na przykład Kai, nie wiem, Zane, to zależy co chcecie. Nawet Skalor. Albo nawet Garmadona możecie. A, uważaj, to zadanie zmrozi ci krew w żyłach. Wykonaj wskazówki i zbuduj smoka, który... Krzyk przerażeń. Potężne ciało, krótkie, silne nogi. Sprawia, że ten smok przypomina straszliwego szczura. Przede wszystkim oczywiście sugestie, no, że własnych pomysłów, to już widzieliśmy w każdej stronie. Szeroko otwartą paszą, otwarczami brem i chroniącymi skrzydła, twój smok będzie niezwyciężony. Jeszcze twoi przeciwnicy względem na widok, dlatego długiego jak wąż smoka z ogonem szpiłem ostrzami. No i tu są odpowiedzi widzowie do zadań z tych naklejkowych. No i tu na końcu widzowie mamy oczywiście te naklejki w końcu. No i trochę tutaj widzowie jest ten. Tutaj widzowie niektóre to są do zadań. Bo tu ten. I tu pokazuje widzowie jakie naklejki, widzowie, gdzie macie widzowie przykleić. Tu wam pomagają. Tu jest do tego oczywiście Ultra Smoka, tu do Mecha. Ale naprawdę, no te chyba są do tych zadań. Ale zobaczcie, ile jest widzowie tych naklejek. Że ja nie wiem, co ja wam nie wybiorę oczywiście, jakie bym tu wybrała naklejki, bo tutaj są takie fajowskie, te wszystkie naklejki, jakieś ogniowe, duchowe, wodne, nawet widzowie od niej, że nie wiadomo, jakiego się można zdecydować tego smoka, tak? Tutaj widzowie do zadań. Że widzowie, no nie wiadomo, co na co się tam wybrać. No tutaj już jest koniec. Nie wiem, po co to jest. Tutaj jakaś, nie wiem, naklejka. To może zostać, bo tu nie wiem, o co tu chodzi, bo tu jest chyba karton i tu
A bo tu chodzi, że nie, te naklejki można chować. Nie wiem, o co tu widzowie chodzi. Bo tam chyba nic nie ma widzowie. Ale zobaczę. No. Mi się wydaje, że tam nic widzowie nie ma. No czy to chroni po prostu ten. Nie wiem, widzowie. Po prostu jest tak naklejone. Albo po prostu, no i widzowie, tu jest pełno tych naklejek, że ja nie wiem, na co się można zdecydować, bo to są przeczadeskie naklejki, że no naprawdę możemy te, na przykład mi się tutaj na przykład przykładzie, bo to mają na przykład te z nii, te są takie bardzo fajne, takie wodne jakby smog bym powiedziała, no to jest dużo pomysłów, ja widzę, ja mi pokażę, jakie ja wybiorę smoka, jakiego sobie na przykład naklej, na przykład wybiorę, jakiego ponaklejam, nie wiem, będę ten. No i to widzowie jest koniec tej książeczki. Nie wiem, co widzowie, o co tu chodzi na końcu, bo to nie wiem, o co tu chodzi, bo zobaczcie. Bo tutaj mamy właśnie jakby coś przyklejonego. Może to trzeba odkleić. Sobie, no zaraz może to odkleję. Poczekajcie, to ja może wezmę nożyczki, ja was odłożę. No i otworzymy oczywiście tu pudełeczko, oczywiście z z tymi naszymi klockami. Oczywiście. Ale najpierw chcę tajemnicę, bo tu chyba jest chyba koniec naszej książeczki. Albo, o, chyba nie będą widzowie potrzebne chyba nożyczki, albo do tamtego. Okej, okay, na razie widzę tą naklejkę odłożę. A, chyba się sprawa widzowie rozwiązała, poczekajcie. A, zobaczcie. Tą książkę widzowie możemy wybrać i to aha, no i teraz się rozwiązała, że to po prostu jest taki to taka widzowie podpórka na tą książkę, żeby se można ten, bo cała książka to tak się widzowie wyjmuje po prostu, a ja myślałam, że to jest po prostu taka księga po prostu duża i się rozwiązała zagadka, po co to jest. No to widzowie, to nie wiem, czy jest sens tą naklejkę chyba trzymać. To można mi sobie to, oczywiście ja to sobie wyrzucę, bo po co mi to. Na początku myślałam, że tak ma być, ale by nie dali. No to mamy sprawę rozwiązaną. To ja tak wolę widzowie, bo tak to widzowie, oczywiście tą książkę możecie oczywiście wsunąć sobie, taka jakby ten. No fajny pomysł. No to co, musimy otworzyć w końcu te klocki, no bo po to jest ta książka z kostkami. No dobra, widzowie, ja wam, poczekajcie, ja was na chwilę tą książkę, aha, ten, bo muszę jakoś ten, tylko sobie muszę, żebyście poczekali chwilę, o, coś to może nie widzieliście, bo muszę, widzę, to otworzyć, czy mi się uda. Nie wiem, czy te nożyczki, co posiadam, nie są chyba, widzowie, za wielkie, bo tutaj, widzowie, jest jedna naklejka, żeby bronić ten, ale nie wiem, czy to jest chyba za duża. Albo mamy lepszy pomysł. Jak nie, to, widzowie, będę musiała chwilę przerwać, żeby pójść po jakieś skromne, widzowie, nożyczki, bo nie mam. Jakieś malutkie. Ja tu wymyślam, żeby jakoś by nie iść, bo te duże nie są idealne do tego. No to widzowie muszę na chwilę kończyć, bo muszę iść po małe nożyczki, a po prostu widzowie nie mam jak widzowie ten, bo mam widzowie nożyczki takie wielkie bardzo, ale one nie są idealne, bo to jest takie malusieńkie, że potrzebuję mniejszej. To ja widzę, wiem, albo widzę, jeszcze poszukam, ale powinna mieć jeszcze jakiś inny nożyczek. Chyba. To widzę, zaraz się
Oczywiście widzimy, ja pójdę po prostu oczywiście po jakieś nożyczki, żeby widzowie tam, oczywiście widzowie otworzyć. To zaraz widzowie, musicie chwilę poczekać, ja zaraz pójdę tylko po nożyczki. No i widzowie, jestem już jak coś z nożyczkami mniejszymi i w końcu mi się widzowie uda to otworzyć. Okay, zobaczymy, czy to się otworzy. Czy to się da odkleić? A, nie potrzebowałam mi sobie nożyczek. No ale wiecie, lepiej jak coś mieć przy okazji. Otworzyło się, ale niestety tutaj trochę niszczyłam, ale kto przypuszczał, widzowie, że to przepasłam. Bo już tu zaczynałam, żeby widzowie to już, żeby kawałek. No trudno. To już tam. No to widzowie co, no. Spróbuję to widzowie otworzyć. No już mam otwarte. Ojej. No i w sumie jest takie zaskoczonko, bo zobaczcie, co mi się wyjęło, cały jakiś karton. Tu już nic nie mam, na razie tą książeczkę odłożę na chwilę, bo jak gdzieś tam widzowie, na razie ją odłożę. I zobaczymy, co ten, co to się widzowie podziało. Aha, zobaczcie, jakie to sprytne. No zobaczcie, jakie to sprytne. Już wam pokazuję, o co mi chodzi. Dali widzowie po prostu karton. Trzy takie po prostu. Po prostu takie też było, a w środku to po prostu, żeby tu były ten, ten, a z boku jeszcze takie te. To po prostu widzowie wsadzili sobie trzy kartony, żeby to jakby było, że to twarde. A my mamy klocki po prostu tylko w takim pudełeczku. No ja oczywiście widzowie, ja nie będę z tym... Oj, aż mi spadły widzowie. Aż mi spadły. To po prostu dali po prostu coś do środka. Mi się wydawało, że po prostu to jest tak, że te klocki się ten, a tutaj po prostu jest zwykła to sam karton. Po prostu karton, który po prostu tak był i w środku ten. Nie wiem. Ja go widzowie wrzucę, no bo po co mi karton? No to z tego wychodzi, że mamy tylko te klocki. Takie pudełeczko tylko klocków. No to nie wiem, po co dawali karton, przecież to mogli kanale się jakoś zabezpieczyć. No i co? Wykupujemy te klocki. No i mamy tyle. No co, ja widzowie wam oczywiście złożę, tak? Te trzy modele. Najpierw pokażę wam jeden, później drugi. A z tymi naklejkami, no pomyślimy. No i ja po prostu tak zrobię, widzowie, że po prostu ja sobie po filmie zdecyduję, jakie naklejki na tego smoka, no bo gdzie, tak jak mówią, no nie można nakleić naklejek i dla, jak wy macie tego smoka albo zamierzacie, będziecie po tym odcinku chcieli kupić, no to oczywiście polecam wam wtedy, żeby wiecie, nakleić jedne naklejki przez jakiś, nie wiem, jakiś czas, aż się nie zepsują, to potrzymać. No bo szkoda widzowie tych naklejek, tak? Bo takie dają fajne naklejki. Ja widzowie z powrotem biorę sobie tą książeczkę. I jeszcze wam pokażę. No, takie wielkie pudełko, a oni wsadzili tylko tutaj, żeby leżało ten. Nie wiem. No dobra, widzowie, ja wyjmę może tą książkę, będzie chyba najlepiej. By mi nie przeszkadzało to takie grube.
No, widzowie, jak bez tej grubej tej okładki, no to wiecie, ile to można by było za to dać? No, nie z 50, nie 40, powiedzmy, może z 20 zł, jak za gazetkę by się płaciło. Bo w sumie, no to jest taka cienka książka plus naklejki, no i ten. To nawet mogli bez takiej, że na przykład tutaj ten folię czy coś, no i ten, no i by było to samo. No dobra, to ja widzowie sobie wezmę tutaj, bo albo te klocuszki widzowie jakoś przesunę. Nożyczki w ogóle były niepotrzebne, no ale widzowie lepiej trzeba mieć przy okazji. No dobra, widzowie, ja bym już sobie pakowanie już dawno temu odebrałam, to sobie też wyrzucę. No to co, widzowie? Chyba zaczniemy, widzowie. Ja to już wybiorę swojego smoka. Chyba zaczniemy najpierw od smoka, widzowie, żywiołów. Od składania. Oczywiście pokażę wam, jak ten. Albo widzowie, lepiej, że ten, bo. Czekajcie, może mam taki pomysł, że wstniemy sobie tutaj klocuszki, by było mi łatwiej. To weźmiemy na górę, bo to będzie ten, widzowie, ten. Ja to oczywiście zostawię nam te klocuszki, bo ten. Tu odstawię sobie ten. No i oczywiście ja, widzowie, będę na spokojnie sobie składała ten naszego smoka żywiołów najpierw. Se złożymy i wszystkie wam modele pokażę, tylko widzowie bez naklejek, bo trudny, widzowie, wybór jest tych naklejek. Bo no, nie wiem, jak wy byście zdecydowali od razu, jakie byście chcieli. Ja, widzowie, będę musiała pomyśleć, jakie naklejki. I może jakieś sobie po filmie, jakieś zadanko z tej książeczki, oczywiście ten. Ale oczywiście wam pokażę, jakie naklejki wybrałam. Może na szersie wam pokażę, by było łatwiej. No i widzowie tak, czy to, widzowie, się opłaca? W sumie przed teraz jak składam, widzowie, no to z wami trochę porozmawiam. Bym powiedziała, no tak, za, widzowie, jak bez tej okładki twardej, to bym powiedziała, że na przykład w Empiku normalnie to kosztowało aż chcę powiedzieć ile, z 70 zł chyba pamiętam. No to, widzowie, cena za 70 za to nie kosztuje. Dla mnie to powinno być tradycyjnie cena 40 powiedzmy, a na tym powiedzmy na Empik.com na przykład za 30, żeby było. Ja, widzowie, za szybko odpowiedziałam, bo ja kupiłam za 50 zł, by było na mojej cenie. A, już wam mówię, 60,99 było za normalną cenę. No to, widzowie, mówię, czy się opłaca? Nope. Tak mogę komuś zdradzić, że nie. Żeby się nie opłaca. Lepiej sobie, widzowie, za tyle. Już mam pierwszy, widzowie, element złożony. Teraz muszę 5. A, krok szósty muszę teraz robić. Ale na wyobraźnię, to te klocki, widzowie, można, widzowie, no ten smok chyba będzie taki, nawet bym powiedział, uroczy. Taki mini, widzowie, no. No, każdy chyba lubi smoki, czy nawet, widzowie, no takie elementy, no to ja, że no trochę warto, no. To zależy od was. Czy jesteście zadowoleni? Oczywiście to kupili. Albo już macie tą książeczkę. To zależy, widzowie, zależy od was. Czy macie zamiar to kupić. Jak będziecie chcieli to kupić, no to polecam kupić na Empik.com, bo teraz cały czas cena za 43 zł 70 coś groszy, no to trochę warto. No dobra, mamy tutaj już zrobione ta szyję. No i teraz chyba jedno skrzydło muszę teraz budować. To już, widzowie, buduję. No i sobie też myślę o odcinku, żeby wam pokazać, jakie ceny. No i dzisiaj jest premiera jednej gazetki z Lego Ninjago. Też muszę wam pokazać oczywiście. Jak widzowie tam. Cenowo, widzowie, opowiem, widzowie, bo ceny teraz przerażają naprawdę fanów ludzi, a nawet Ninjago i wszystkich innych, widzowie, te ceny już teraz tak porosły, że widzowie, no można się ich, jakbym powiedziała, przestraszyć tych cen.
Jak ktoś już wie, jakie ceny chodzi, no to już naprawdę już albo widział już nawet w Empiku, czy Widzowie, nawet w jakimś kiosku, no to Widzowie się można troszeczkę złapać za głowę, że teraz takie ceny nam przychodzi, żeby płacić za nasze na przykład ulubione, na przykład serie, na przykład gazety, które uwielbiamy na przykład kupować. No ale Widzowie, no nie, na to nic nie poradzimy, no to przez inflację, która się Widzowie u nas w Polsce zadziała, no i nawet fani Lego muszą to odczuwać. No trochę Widzowie, no ceny na przykład niektórych gazetek były dla mnie idealne, na przykład z Legacy, z Lego Ninjago, to teraz Widzowie, jak ktoś wie jaka cena, to można łapać się, powiedziała, za głowę, jaką teraz cenę widziała wzięli. A już zaraz chyba skończę drugie skrzydło na naszego smoczka. Za długo ten. Jak coś widzowie, no to ten odcinek będzie trwał dłużej. No trudno widzowie, ale wam chcę wszystko pokazać, wszystko wam przeczytać i wszystko wam oczywiście powiedzieć. No to mamy prawie całego smoga i widać, ten smog będzie nawet sporych rozmiarów. Ach, przepraszam widzowie, wszystko mi widzowie spada. Chyba się do tego przyzwyczaiłam, bo to jest moja wina, że widzowie mam taki stojak w usu, który już muszę chyba pomyśleć na zmianę. Dobra. To mamy. Teraz trzeba, widzę, ogonek zbudować. To ja widzowie z boku już sobie na spokojnie go zbuduję. Byłoż ten. Nic nie ten. Jeszcze tu potrzebuję tego kolcuszka. No i chyba mi się daje, że te wszystkie klocki, które tu mamy, może wszystkie pójdą na tego smoka. To najwięcej chyba mi się daje, że idą na smoka żywiołów. Resztę chyba mniej. Dobra, bierzemy na przykładzie naszego smoka. Dobra, mamy już tłów. No i tu zaczynamy, tu mamy krok 10. Trzeba zbudować szyję. Tu potrzebujemy, tu na to, ten element potrzebujemy. Okej. Już twarz mamy, jeszcze potrzebuję tutaj jednego elementu główki. Dobra. No to chyba wychodzi. Nie no, widzowie, ten smok ma rozmiar, naprawdę. No i teraz widzowie, trochę przesuniemy ten smoczka, bo muszę mu jeszcze zbudować nóż, tylko wam zabiorę na chwilę książeczkę. No ale smok się prezentuje na razie jest ten. No to budujemy dla niego oczywiście nóż. Już tam wchtruję, nie widzicie, ale inaczej widzowie wam nie pokażę. Musicie poczekać na efekt końcowy chwileczkę. Okej, okay. I jeszcze potrzebuję tego elementu. No dobra, mam tu pierwszą nogę. Mam tu pierwszą nóżkę smoczka. Już na czym widzę stoi. No to tak, mam rację, widzowie. Na więcej klocków, wszystkie klocki to idą na tego smoka żywiołów.
No i mam tu jeszcze taki. No i mam drugą nóżkę. No i mam. No i teraz trzeba mi cały odwrócić nimi smoka. Ale na razie widzę, że leży. A piszcie, a wy jak sądzicie na razie o tym smoku, w tym pierwszym modelu, czy jest fajnym, czy napisać w komentarzu, albo wstawić łapkę w górę i na przykład w komentarzu napisać, jaki wam się najbardziej smok podoba z tych modeli. Na przykład, że łapka w górę to na przykład ten smoczek. Komentarz. Oczywiście widzowie, drugi smoczek, a trzeci oczywiście subskrypcja. Tak, możemy tak wtedy zrobić. Albo możecie po prostu napisać swojego ulubieńca tutaj. No i dobra, mamy tutaj drugą nóżkę. No i jeszcze muszę zbudować drugą. Ale nie, bo wtedy ten już skończę. No i będziemy mogli go zrecenzować. Jak chcę, to przepraszam, że to będzie najdłuższy odcinek ten. W sumie chyba resztę modeli, widzowie, chyba będę wam po prostu osobno pokazywała, jak skończę, bo trochę to zajmuje. Po prostu jeden model wam po prostu pokażę, a te poprzednie trzy po prostu zrobimy tak, że zbuduję i wam pokażę. Chyba tak zrobimy najlepiej. No i widzowie, mam już zbudowanego naszego smoka żywiołów i wszystkie klocki zużyte do niego. No to na razie widzowie, książeczkę schowam i pokazuję. No smok żywioł na razie bez tych naklejek to nawet też spoko wygląda. Bez nawet tych naklejek też ładnie wygląda, tak? Ten smok żywiołów. Główkę oczywiście ma ruchową. Naprawdę ładnie to na przykład można tak zrobić. No i ma fajny ogon. Te nóżki też fajnie zrobione. No i wszystkie widzę, i wszystkie te klocuszki widzowie na niego schodzą. Wszystkie. I ja będę musiała zastanowić, którego smoczka wezmę, no i ile naklejek zużyję, bo tutaj na tego smoczka idą bardzo dużo naklejek. I pomyślę, na którego. Mi się wydaje, że no ten jest uroczy, naprawdę, no taki słodziak. Widzowie, no główka mi się wydawa, że ona się rusza i można poruszać. Oczywiście skrzydła ruchome, że może latać. Nóżki oczywiście też ruchome, też świetny pomysł. No i widzowie, ogonek też można widzowie poruszać w dół i górę, też spoko sprawa. No i z naklejkami, no to też by też spoko wyglądał, ale jako nawet bez tych naklejek też widzowie pięknie wygląda. Wy napiszcie w komentarzu, to jest widzowie pierwszy smoczek numer one. Oczywiście. No to co, ja na razie widzowie zbuduję resztę, już wam nie pokażę jak buduję, bo to by zajęło nam więcej czasu, tylko zbudowałam tego smoczka, żeby widzowie wam pokazać ten. Ja widzowie na razie kończę, zbuduję wam resztę, wszystkie modele po kolei, widzowie teraz przejdę do drugiego modelu i wam oczywiście ułożę. No to co, to oczywiście widzowie do zobaczenia.